Ty mówisz, że chcesz się nauczyć angielskiego? Zróbmy to. Tu i teraz. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną tutaj. Inwestujesz swój czas w lepsze jutro. Gratuluję świetnej decyzji. Jestem z Ciebie mega dumna. Zapraszam Cię w ekscytującą podróż. Będziemy mieć wiele przygód. Niektóre dni będą łatwiejsze, niektóre trudniejsze. Jak to bywa na wyprawie? Jedno jest pewne. Zawsze nauczysz się czegoś nowego. Pamiętaj, nigdy nie zatrzymuj się tylko dlatego, że jest Ci ciężko. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zawsze możesz do tego wrócić. Zwolnij tempa, jeśli tego potrzebujesz, ale zawsze idź do przodu. Materiał w kursie Angielski tu i teraz jest podzielony na tygodnie. Każdy tydzień to 5 dni lekcyjnych i jeden powtórzeniowy. W każdym tygodniu skupiamy się na jednym z najczęściej używanych angielskich słów. Używamy takiego słowa przede wszystkim jako przewodnika tematycznego, a przy okazji uczymy się wymowy, gramatyki, słownictwa i masy najbardziej praktycznych wyrażeń. Każde wyrażenie jest napisane po polsku, po angielsku oraz w międzynarodowym zapisie fonetycznym IPA. IPA jest również używany przez wydawnictwa Oxford oraz Cambridge, co oznacza, że jego opanowanie pozwoli Ci poprawnie wymówić każde słowo zapisane w słowniku. Patrzysz na zapis wymowy i wszystko jest dla Ciebie jasne. Cała książka jest również dostępna w formacie audiobooka. Nagrania audio są nieodzownym elementem kursu. Są niezbędne do opanowania poprawnej wymowy, rozumienia ze słuchu oraz intonacji. Nie da się bez nich zrobić ćwiczeń z pisowni. Audiobook jest też super rozwiązaniem dla osób, które są zajęte, zabiegane i nie mają czasu na naukę. To właśnie z myślą o Was stworzyłam ten kurs. Ten program to nie podręcznik. Przekazuję Ci moją najlepszą wiedzę, motywuję i uczę. Nie musisz uczyć się wszystkiego. To nie jest szkoła. Baw się tym, eksperymentuj, pisz swoje przykłady. Ta książka ma służyć Tobie. Ja będę z Tobą every step of the way, czyli na każdym kroku Twojej przygody z językiem angielskim. Za Twój sukces! Aleksandra Ler, Twój osobisty trener języka angielskiego. PS. Każdy autor swój sukces zawdzięcza swoim nauczycielom, poprzednikom i uczniom. Ja również mam komu dziękować. Drodzy uczniowie, to Wy przypomnieliście mi, że nauka języka zaczyna się od słuchania i naśladowania. To Wy podpowiedzieliście mi, jakie tematy są Wam najbardziej potrzebne w codziennym życiu. I to Wy przez swoje wiadomości, słowa otuchy i sukcesy niezmiennie motywujecie mnie do dalszej pracy. Specjalne podziękowania należą się tym, którzy podesłali mi swoje pomysły na najbardziej użyteczne zwroty. Kolejności alfabetycznej: Katarzyna Cygon, Justyna Gniada, Agnieszka Kiziewicz, Katarzyna Krause, Halina Tatar. Dziękuję Wam, dziewczyny. To Wy tchnęłyście życie w tą książkę.